Wjeżdżamy znowu wysokie góry, za którymi już tylko Macedonia. Który to rejon autonomiczny Rzetasz Kombini chciał się stać republiką, a dlaczego? A dlaczego? A dlaczego wcześniej nie publika, ale nie terytorium autonomii Kosowa? No to jakie? Do tej pory kurs był stały i regulowany przez państwo i 1 euro to było 60 denarów macedońskich. A chcecie... Zostaniemy na chwileczkę tam na to. Więc właśnie. Flaga czerwona z takim zgeometryzowanym słońcem, słynne słońce, które było na tarczy. Wjechaliśmy do Macedonii. Na kuli ziemskiej cztery jeziora w różnym wieku najstarsze. Jedno z nich to Ochryckie, potwornie głębokie. Macie napisane w przewodnikach 294 metry głębokości. Natomiast podobno Japończycy nurkują, donurkowali się, że 315. No ale chwilowo dane niepotwierdzone, bo żeby się tutaj przez miarę nie przychodzić, jeszcze nie wykończono, ale już widać wyraźnie, że skoro mam biega totalnie od tego tutaj na Bałkanie. Przybył w autobusie na górnej półce, to nic nie może oszkodzić. No i cóż, a teraz kamerkę coś tak chciałam, to będziemy wszędzie. Teraz na mojej uczni Samuela, który rozszerzył państwo bułgarskie aż do tutaj, do Ohrydu. Chcę kupić. Rzeczy żarty. W sezonie wszystkie sklepy. Następnego dnia rano już jesteśmy w Ohrydzie, czy właściwie w pobliżu Ohrydu, nad jeziorem Ohrydzkim. Ale hotelik to taka klasyczna konstrukcja socjalistyczna z lat 80. Chociaż przyzwoicie wykonany na zewnątrz, ale w środku marnota totalna. Zwłaszcza w porównaniu z tym, co widzieliśmy dobę wcześniej w Albanii. Mgła, przepaść technologiczna i jakościowa. Wody jeziora Ohrydzkiego. Rana jeszcze cisza, ale takie patio jest w tym hoteliku. Jest godzina 6 rano. Ubieram się na wybrzeże tego wspaniałego jeziora. No cóż, całe życie człowiek się uczy, a podróże naprawdę kształcą. No kto by pomyślał, że w Europie znajduje się takie cudo. Bo to są na całym świecie tylko cztery jeziora pochodzące z okresu trzeciorzędu. Pierwsze to Bajkał. Jedno z największych, czy nie największe jezioro świata, na pewno najgłębsze. Tanganyika w Afryce. Trzecie, nie pamiętam, później powiem. No i to jezioro Ohrydzkie. Na pewno najstarsze jezioro w Europie. I dość głębokie. Wedle jednych pomiarów 285 metrów, wedle innych 315. Niebywale czysta woda, zwłaszcza w miejscach, gdzie nie ma ośrodków czasowych, ani w pobliżu miast.
idą duże pieniądze z Unii Europejskiej na, o cholera bym spadł, na utrzymanie czystości tego jeziora, na oczyszczalnię ścieków. Żyje tutaj wiele gatunków endemicznych ryb, między innymi ryba z rodziny pstrągowatych, nazywa się tu koran, podobno niebywale smaczna. Całe jezioro położone jest w nietce pomiędzy potężnymi górami. Jeszcze ośnieżone szczyty. Sezon turystyczny jeszcze nie zaczął się tutaj. Tak, ludzi nie ma tak wielu. Wracam do hotelu, a tutaj jakiś drogowskaz do cerkiewki świętego Stefana. Może bym tam poszedł? Proszę babci. Lesie tą ścieżką w górę. Po prawej tafla jeziora Ochryckiego za tymi drzewami. Jakieś ptaszysko mi ostrzega, gdzie ja lezę, proszę babci. Nad jezioro Ochryckie, jak się okazało, przyjeżdża bardzo wielu turystów z Holandii, z Niemiec, z Europy Zachodniej. Docenili właściwości tego mikroklimatu, tej wody i tego faktu, że mogą zażywać kąpieli w najstarszym europejskim jeziorze. No kto by pomyślał? Jakaś dziewicza roślinność towarzysząca ścieżce prowadzącej do tej świątynki. Czyżby to miejsce? O cholera, podejście ostre. Widok z tarasu cerkwi świętego Stefana na jezioro. Tam gdzieś w dole ten hotelik, w którym nocujemy. Dwie noce tutaj będziemy. A tam w oddali zaśnieżone szczyty górskie. I w tą potężną skałę wbita cerkiewka Sveti Stefan. No, no oczywiście zamknięta o tej porze, bo jest szósta. Trudno powiedzieć, z jakiego okresu pochodzi ta budowla, ale nie wygląda to na zbyt starą. Ta fasada jest jakby współcześnie obrabiana, no za wyjątkiem może tych fresków, które na swojej powierzchni noszą jednakowoż jakieś ślady upływającego czasu. Zabudowania już jakby troszkę starsze. Jeszcze kilka ujęć na jezioro spod cerkwi świętego Stefana. No i znowu dotarłem do naszego hoteliku. Starali się w tej Jugosławii kiedyś, no bo teraz to Macedonia. Jak na czasy komuny to było tu całkiem chyba przyzwoicie.
ale miejmy nadzieję, że to się zmieni, chociaż oni mają ciężką sprawę Macedończycy w chwili obecnej z Turkami. Oczywiście nie z Turkami, z Grekami, którzy nie chcą uznać ich praw do nazwy Macedonia. I jeszcze kilka ujęć z okna balkonowego w naszym pokoju. No i rozpoczynamy od zwiedzania Ohrydu. Miasto to naprawdę jest nieprzerwanie zamieszkałe od 2,5 tysiąca lat. Wokół tego jeziora zawsze trwała jakaś cywilizacja. Mury w tej postaci powstały w XI wieku. Samochodzik. Ohryd przez lata miał 365 cerkiewek. Na każdy dzień roku jeden kościółek. Wchodzimy na teren Starego Miasta. Pierwszymi mieszkańcami Ohrydu byli Iliryjczycy, plemiona iliryjskie, które od prawie 3000 lat zamieszkiwały Bałkany. A dopiero później Macedończycy. Wchodzimy na teren amfiteatru ohrydzkiego. Pięknie położony teatr. Z widowni widać góry i jezioro, orchestra. Górne trybuny były zadaszone. Ilość widzów, jaka mogła się tu pomieścić w czasach macedońskich, kiedy teatr przeżywał swój rozkwit, to około 3000 osób. Rzymianie natomiast w swoim okresie przekształcili teatr w arenę gladiatorów. Dlatego jest taka różnica poziomów pomiędzy orkiestrą a pierwszym rzędem widzów, przynajmniej 2 do 3 metrów. Było związane to z możliwością skoku dzikiego zwierzęcia z areny w kierunku widzów. A współcześnie odbywają się tutaj koncerty gwiazd muzycznych. A to zespoły rockowe, a to Jose Carreras, a to inny tenor koncertuje tutaj w tych okolicznościach. No może nie tak rewelacyjnych jak w niektórych teatrach rzymskich czy greckich, jakie możemy zobaczyć na przykład w Turcji czy w Grecji. Tym niemniej jednak chodzi o sam fakt. Kiedy występują takie gwiazdy światowego formatu, ceny biletów sięgają tutaj 400 euro. Ale bywają koronowane głowy, ambasadorzy, politycy i inni, tak zwani VIP. Uliczka, którą idziemy, jest najbardziej cenną uliczką Ohrydu. Nieruchomości tutaj są bardzo drogie. Z każdego miejsca tej uliczki rozlega się fantastyczny widok na jezioro. Relikty komuny na szmaluch na uliczce Ohrydu. W zakamarkach Ohrydu chyba jako eksponaty stare autka, to chyba Mini Morris.
to stare wykopaliska. A obok nich zbudowana świątynia pod wezwaniem świętego Klimenta. A święty Kliment był również patronem najstarszego europejskiego, jak się okazuje, uniwersytetu pochodzącego z IX wieku, czyli starszego niż ten boloński. No gdzieś te 365 kościołów musi się pomieścić, stąd tych ruin tak pełno. Za tą wioseczką jest tam, stąd nie widać dobrze. Legenda mówi, że Kliment i Naum, którzy żyli jednocześnie, mieli linkę przeciągniętą stąd tam. Ja w to akurat nie wierzę, w tą legendę. I wiadomości na tej lince sobie przysyłali. Prawdopodobnie ludzie wymyślili tą linkę, podziwili się, jak prędko byli jeden o drugim poinformowani. Prawdopodobnie jakoś tam przysyłali sobie informacje szybciej, niż się po wsi rozchodziło i wieśniacy myśleli, że no muszą mieć tutaj, jak nie gołębia pocztowego, to jakiś sznurek, bo tak szybko jeden wie, co się dzieje tam, a drugi wie, co się dzieje tutaj. I tu jest stare baptyserium. Podłodze baptyserium były kamienne mozaiki przedstawiające i rośliny, zwierzęta. Tu można ochryckie perły kupić. Na przykład nasz krasnolud, jak tutaj powiemy krasnoludek, powiemy tutaj, to oni to zrozumieją jako krasnoludek. Bardzo pięknie kiwi owoce. Jeszcze jeden ze starych, bardzo starych kościółków Ochrydu. Z tego kościółka, w którym były bardzo piękne freski, podobno tu, w tamtym kościele świętego Klementa, rozpoczął się renesans w Europie i to tak uznali historycy włoscy, że nie we Włoszech, tylko właśnie tutaj. Właśnie te freski są źródłowym dowodem na początek renesansu. No i wychodząc z tego kościółka, w którym nie można było filmować, idziemy znowu w dół uliczkami tego uroczego miasteczka.
No i kolejna cerkiewka w starożytnym Ochrydzie.